Pan Wojtek zbulwersowany tym widokiem dosłownie wczoraj po godzinie 20 zrobił i wysłał na adres naszej poczty redakcyjnej ostruda24małpawu.pl te zdjęcia. Jak napisał, takiego wysypiska w centrum miasta jeszcze nie widział. Udaliśmy się na miejsce. Dziś, za pomocą czarodziejskiej różdżki, albo jak to woli, zaklęcia hokus-pokus, góra śmieci zniknęła. Co cieszy, bo o strudzie takie obrazki reklamy nie przynoszą. Jest jednak jedno, ale pod oknami mieszkańców ulicy Grunwaldzkiej nadal widnieje taki obrazek, co szczególnie dziś, 11 maja, nie przystoi. Żyjemy w konsumpcyjnym świecie, stąd i liczba odpadów wysoka, ale początek tego tygodnia inauguruje Dzień Bez Śmiecenia. Takie wydarzenia warto popierać i nagłaśniać, także za sprawą promocji prawidłowej segregacji odpadów. Bo o tym, że nie wolno śmiecić, zostawiać butelek i opakowań w lesie czy parku, nie trzeba chyba nikomu mówić. Zapominamy, do którego z kolorowych pojemników lub worków wrzucać śmieci? Już przypominamy. Do zielonego przeznaczamy szkło, do niebieskiego papier, do żółtego metale i plastik oraz opakowania wielomateriałowe, a do brązowego odpady biodegradowalne. A służby porządkowe chyba jednak mogłyby częściej dbać o wizerunek ostrudy.